Rozumek małego człowieka jest pomysłowy i chłonny, a wnioski wysuwa takie, że mucha nie siada. W rozwoju tego rozumku wspierają rodziców m.in. teatrzyki dla dzieci. Co wynika z ich spektakli, podajemy na dwóch przykładach. Do Teatru Sztuk na 8 lutego zaproszono dzieci na spektakl teatrzyku Grochy i Groszki. W teatrzyku grają dzieci jaworznickich szkół podstawowych i jedna panna gimnazjalistka. Teatrzyk prowadzi Barbara Wójcik-Wiktorowicz. Teatrzyk pracuje od 5 lat przy Teatrze Sztuk. Odegrano Stację Marzenia. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby tym spektaklem pokazać, że dzieci też potrafią opowiadać, potrafią rozumieć tekst, z którym się spotykają. Wybraliśmy 3 teksty, 3 opowieści, bajki, w których mamy zwierzątka, mamy myszkę, mamy lwa i mamy jeszcze trzecie zwierzątko, rybkę. I wokół tych zwierząt opowiadamy o ludziach, o naszych różnych przypadłościach, o sprawach smutnych i wesołych. Użyliśmy tutaj specyficznej techniki. Ostatnio duże zainteresowanie budzi teatr Kami Shibai i właśnie z tą formą chcieliśmy się zmierzyć. Wniosek ze spektaklu tego taki, że marzenia należy mieć i je realizować, a przyjaciele są potrzebni. Ze sztuki płyną też inne, równie istotne wnioski, mówią mali aktorzy w teatrzyku Grochy i Groszki. Spektakl opowiadał o rybce, która marzy, żeby do akwarium przypłynął ktoś inny. W spektaklu drugim zwierzątkiem jest mysz, która straciła ogon przez kota. I o czym marzy? Żeby mieć dużo przyjaciół, nie być nigdy samotna. Jest taki lew, co on ma dużo problemów, a tata na niego krzyczy i właśnie jest bardzo smutny i chce odnaleźć nowych przyjaciół. Na okoliczność poruszanych tematów testowaliśmy też teatr Szpakers i Spółka z Młodzieżowego Domu Kultury. W teatrze grają uczniowie gimnazjum nr 5 klasy 2A i 1A. 8 lutego na deskach sali koncertowej odegrano m.in. spektakl muzyczny pod tytułem Wróżki. Co dobrego wynika z niego dla małych widzów? Opowiadają wróżki. Bajka jest o 4 wróżkach i wynika z dobroci drugiej osoby, żeby dzieliły się szczęściem, dzieliły się właśnie dobrocią, pomagały ludziom. Jest to bardzo pouczająca bajka, bardzo fajna, jest to taki trochę też musical i na pewno nauczy wiele osób dobroci, właśnie szczerości. Wydaje mi się, że to, że pokazuje właśnie, tak jak już dziewczyny mówiły, dobroć, żeby jednak pomagać innym osobom, które są od nas słabsze i jednak potrzebują tej pomocy. Mali widzowie z przedszkola miejskiego nr 7, przedszkola miejskiego nr 2 i przedszkola miejskiego nr 14 szczelnie wypełnili widownię. Na pytanie, dlaczego ludzie chodzą do teatru, Olga lat 7 odparła, żeby posłuchać ważnych rzeczy, a Olga lat 3 dodała, żeby pooglądać ciekawą bajkę. Całość dysputy skwitował 4-letni Paweł jednym krótkim: my, dzieci, nie wiemy. Byleby jak się już dowiedzą, się nie rozczarowały.